jak oglądałam Filipa, to zdjęcia w Filipie trochę zryły mi mózg, że tak powiem, były tak dobre, więc gratulacje, ale skąd w ogóle pomysł na takie eksperymenty w Filipie, bo jeszcze takich zdjęć w polskiej kinie chyba nie widziałam. Bardzo dziękuję. No takie było założenie, że kto nie ryzykuje, ten ginie, tylko że no, można coś nakręcić zwyczajnie, solidnie i nigdy nie odnieść żadnego sukcesu, ale tak naprawdę najbardziej chodzi o opowiedzenie historii. I jak tu zrobić zdjęcia, które są oryginalne, wybijają się kompletnie z filmu historyczno-kostiumowego, a jednocześnie nie przyjmują uwagi, tylko są elementem narracji. No i to było, myślę, że bardzo odważny krok, że Michał Kwieciński się na to zdecydował i że te są tak wyborcze, jakby te kadry, zdjęcia, długie ujęcia, to orbitowanie wokół bohatera, no, że bardzo się cieszę, że ktoś mi pozwolił, żeby swoje prawdziwe ja uwolnić.